W dzisiejszym filmie pokażę Ci, jak w bardzo prosty sposób w programie DaVinci Resolve możesz dodać napis znajdujący się za obiektem. Więc tak, przechodzimy do naszego programu. Przeciągamy nasz klip, którego chcemy użyć na ścieżkę wideo 1. Powielamy na ścieżkę numer 3. Oczywiście ścieżka numer 2 będzie nam jeszcze potrzebna. Na ścieżce numer 2 będzie znajdował się napis. Przechodząc do wideo na ścieżce numer 3, przechodzimy do zakładki Fusion. Shift, spacja. Tutaj wpisujemy Magic Mask. Dodajemy Magic Mask. I nasz wskaźnik zmienił się w taką pipetkę, którą będziemy zaznaczali. Którą tutaj zaznaczamy to, co chcemy, żeby w naszym klipie było widoczne. Następnie, w zależności od tego, jak bardzo szybki jest wasz komputer lub jak bardzo dokładny efekt chcecie osiągnąć, tu możecie zmienić faster na better. To pozwoli wam mieć dokładniejsze wykluczowanie tego elementu. Ja użyję better, bo mam w miarę mocną maszynę. I tutaj przechodzimy do trackowania. To zajmie chwilę, to w zależności od waszego urządzenia. Jak widzicie, tutaj już trackowanie się zakończyło. Magic Mask jest biały. Tu oczywiście możemy ustawić dokładnie krawędzie, rozmywanie i tak dalej, ale to już dla bardziej zaawansowanych osób. Wracamy do naszej zakładki Edit. Jak widzicie, tutaj nic jeszcze nie widać, ale za chwilę zrobimy napis. W tym momencie ta czerwona linia pokazuje nam, jak szybko prerenderuje się nasz materiał. Poczekamy chwilę, żeby to skończyło się, będzie lepszy podgląd. No dobra, tutaj mamy prerenderowane. Przechodzimy do efektów. Tutaj musimy wybrać tekst plus lub tekst zwykły. Tu chcielibyśmy zrobić napis Norwegia. Jak będzie to napis Norwegia. Czcionka, której dzisiaj użyjemy, to będzie KG Blank. Niech będzie Space. Żeby była taka trochę rysunkowa, trochę porozciągana, będzie na niebie lepiej wyglądała. Zmienimy oczywiście pozycję. Może nie aż taka duża. No i kolor. Kolor, powiedzmy, lekko żółtawy. I przechodząc do ustawień, zmienimy jeszcze opacity na jakieś 70%, może 80%. Wracamy do naszej zakładki Edit i włączamy klip wideo 3, który jest naszym klipem wyciętym, tak? Poczekamy, aż się przerenderuje. I tak będzie wyglądał nasz gotowy efekt. Tutaj na końcu ten klip troszkę nam skacze, ale to zawsze możemy obciąć, bo nie jest to budowa napisu z trackowaniem. Tylko taka najprostsza metoda, która ułatwi wam pracę. Jeżeli chcielibyście, żeby ten napis ruszał się razem, powiedzmy, z tym szczytem, jeszcze też w taki prosty sposób, bez większej edycji, to w transformie, w klatkach kluczowa na początku, na końcu i tu możemy zmniejszyć to o, powiedzmy, do 99. I tak wygląda nasz efekt z lekkim ruchem.
Jeżeli materiał Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę pod tym filmem. Zapraszam i zachęcam do subskrybowania tego kanału. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!